Jeśli zastanawiasz się, skąd brać energię do działania i skąd czasem w tobie takie przymulenie, posłuchaj tego odcinka, a póki co, czołówka. Dobra, pójdzie czołówka. Jeszcze raz. Nie, bo będę miał czerwone czoło. Cześć, witajcie, tutaj Michał Szczepanek i Piotr Piwowa. Codziennie z samego rana o 5.30 publikujemy tutaj nowy odcinek, tak zwane szybkie espresso, czyli jeden tip na dany dzień. A nasze perliste głosy wprost z naszych ust do waszych uszu sprawiają, że każdy dzień jest lepszy od poprzedniego. Ale ekstra. Dzisiaj temat energii do działania. Słuchajcie, jesteśmy tacy podjarani i walnęliśmy się w czoło, bo dopiero dzisiaj chcemy wam opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w niedzielę. Czy ktoś z was widział mocno stronniczych ojca Adama Szustaka? Michał, widziałeś? Tak, widziałem. Dzięki komentarzowi pod naszym RTCK Espresso. A Angelika Eś. Przygotowałem się, żeby uczcić jej imię. Dziękujemy za odesłanie do tego odcinka, gdzie ojciec Adam... Z ojcem Tomaszem. Jak to Angelika napisała, rozpływa się nad naszym formatem. Rozpływa się nad naszym formatem. Jesteśmy strasznie wdzięczni i tam właśnie zacytowaliśmy tą jego czołówkę. Nie wiem, jak robi tyłówkę, ale Michał, poczułeś większą energię do działania, jak usłyszałeś, że najbardziej znany influencer kościelny no troszkę tak, nas pochwalił. No, stwierdziłem, że warto robić to, co robimy. Co myślicie? Warto robić to, co robimy? Tym bardziej, jeśli jesteście tak kraftowym formatem jak my, takim małym, domorosłym, niszowym póki co. Który może stać się dużym. I właśnie takie sytuacje powodują, że mamy energię do działania. No ja mam. Czyli taka celebracja tych etapów, które mamy. Mhm. Skąd brać właśnie tę energię? Zastanówcie się, co już osiągnęliście, jaki etap, milestone już zrealizowaliście. Ucieszcie się tym normalnie. No właśnie, no bo po co czekać na jakieś wielkie sukcesy, jak można etap swój podzielić na małe etapy. Tak. I zrobić małe sukcesy. Dokładnie, albo jeżeli dążymy do celu, on jest bardzo długi, tak. Często mamy takie chwile zwątpienia. Mhm. Zapisuj wszystkie pozytywne właśnie informacje, feedback na ten temat, co robisz, komentarze i tak dalej. Tak. Powinniśmy mieć taki zeszycik. No właśnie. I zapisywać to, w chwilach zwątpienia sobie go otwierać. Mhm. I to jest naprawdę niesamowite, że jak wy piszecie nam komentarze, to my mamy takie poczucie, że okej, warto to robić. Ciekawe jest to, co mówisz. Niektórzy na prowadzą... czarną godzinę, taka skrzyneczka na czarną godzinę. Niektórzy prowadzą dziennik duchowy. Teraz do super książki Marcina Zielińskiego dołączony jest dziennik modlitwy. To tak naprawdę wszystko może być jeden dziennik. Mhm. No nie? Czasem jak przychodzi nam takie przyćmienie i myślimy sobie, ta ciemna dolina. Czasem może być większa lub mniejsza. Tak. No nie? I póki nie doczytasz, to głowa często o tym nie pamięta, jak jesteśmy po prostu zajebiści. Tak, no bo te emocje jakby bieżące dominują i trzeba sobie je odciąć i popatrzeć, jaka jest prawda, te fakty, no, gdzie my już jesteśmy, no nie? Tak. Druga rzecz, co może dodać energii do działania, to jest po prostu nasza pasja. Mhm. No nie, naszą pasją jest właśnie nagrywanie, robienie researchu, to tak się my tutaj nazywali the searchers, searchersi, czyli wyszukujemy różne informacje na dany temat i wam go prezentujemy. I sami się jaramy, no nie? No właśnie. Bo powiedziałem to słowo na z przed chwilą, ale zaje, że jesteśmy tacy, no nie? Ale to się nie bierze z pychy, tylko Pan Bóg rzeczywiście chciałby, żeby każdy w nas odkrył to, co go, co, jakby to powiedzieć? Kiedy płonie jego serce, to tak nie powiedziałeś. No nie? I tak po prostu żyć, no nie? Bo... No właśnie, czym jest pokora? Pokora to nie jest takie bycie cichym, tylko właśnie stanięcie w prawdzie. Jeżeli jesteś super, no to mów, że jesteś super. Albo rób to, w czym jesteś superowy, no nie? No właśnie. Tak, a w innych sprawach daj być superowym komuś bardziej superowszemu. No. Także na co dzień czerp energię z tego poczucia sensu, który wynika z twojej pasji, z tych osiągnięć drobnych, które masz oraz z porannej kawy o 5.30 RTCK Espresso. A w tym momencie pozdrawiając również ojca Adama i Tomasza, nie wiem jak robią tyłówkę, ale Michał, możemy spokojnie zmierzać do brzegu. Ja bym chciał jeszcze tylko jedną rzecz dodać. O kurde. Energię. Czasami ludzie mówią, rozpędzasz dobra, się. Kawa, ale co z przekąskami ruchowymi albo zdrowszymi posiłkami? No właśnie, czasem może warto dodać oprócz kawy, bo kawy oczywiście nigdy nie opuszczamy, jakiejś smoothie. Nie kojarzmy tego ze smutkiem. O, ciekawe. Tylko taki shake, zmieszajmy tam szpinak, marchew, gruszkę, jabłko, mango. Gotowe. Kurka wodna. No i to też podobno daje mnóstwo energii. Mówię podobno, bo tak piję, ale jakoś nie widzę, żeby mi to jakoś zwiększało energię. Ale masz za dużo przekąsek ruchowych. Tak. Przekąska ruchowa. Przekąska to już ruchowa. Też o tym mówiliście. Mówiliśmy, jeżeli nie wiecie, koniecznie przekąski ruchowe róbcie. Krótkie formy ruchu, na przykład przysiady podczas pracy. Piotr, nie tak się robi przysiady, pamiętasz? Pierwszy pamiętam z pierwszego odcinka. Kto nie widział, jak Piotr robił przysiady? Kto nie widział pierwszego odcinka, powiem wam tylko tyle, że pozwala mi chłopak w bluzie występować. W pierwszym mi nie pozwolił.
Tak, teraz ja nawet już występuję w bluzie. Jestem zaszczycony. I zamówiłem sobie drugą bluzę, kopię tej, żeby mieć tu zawsze w górze. Zawsze czarny RTCK Espresso, no. Jest pomysł na merch. Dziękuję wam za obecność w tym odcinku. Napiszcie w komentarzach koniecznie, jakie są wasze sposoby na podniesienie energii do działania. I widzimy się już jutro o 5:30 z samego rana. Woda z bukłaka. Cześć.